Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na film, który dedykuję przede wszystkim fanom gier, szczególnie gier o Transformersach, czyli wielkich robotach z planety Cybertron, które potrafią zmieniać swoje kształty głównie w samochody, w samoloty, ale też inne różne dziwne rzeczy. Jest to najnowsza gra, nazywa się Transformers Devastation. Ile kosztuje, na jakie platformy, sprawdźcie sobie w opisie filmu, bo tam macie linki do poszczególnych wersji, tak więc zapraszam do sprawdzenia. Natomiast dlaczego gra dla fanów Transformerów? Przede wszystkim przez specyficzny klimat i specyficzną, nieprawdopodobną wręcz oprawę graficzną. Pomyślicie, że oprawa jak z filmów Michaela Baya? Nic bardziej mylnego. Chodzi o to, że oprawa wygląda jak w komiksach z lat 80., 90. Osobiście fanem Transformersów jestem od roku 1991, kiedy mając 10 lat kupiłem swój pierwszy komiks o Transformersach. Pierwszy numer, jaki w ogóle wyszedł w Polsce. Oto on. Numer pierwszy w 91 roku, niesamowita cena, 9900 zł, komiks jak nowy praktycznie, w tej chwili można by go wziąć do ręki, przeczytać i po prostu mieć ochotę na kolejne. Komiksów o Transformersach, Supermanie, Batmanie i innych bohaterach mam po prostu cały karton z tamtych lat, namiętnie to zbierałem, natomiast to jest oczywiście temat na inny filmik. Jeśli byście chcieli o czymś takim posłuchać, to nie ma problemu, mogę Wam pokazać moją kolekcję nawet. Natomiast wracając do gry, dzisiaj w tym pierwszym gameplayu zobaczymy podstawy, jak ta gra w ogóle wygląda, jak sterujemy naszą postacią, co ta postać potrafi robić, po prostu takie pierwsze wrażenia. Już po tym długim przeciągu zapraszam Was na właściwy gameplay, zaczynamy! No dobrze, rozpoczynamy gameplay z Transformers Devastation. Na początek czeka nas główne menu. Proszę bardzo. Z tego co widzę, mam tutaj typowy taki port konsolowy, przeróbkę z wersji konsolowej na PC. Najlepiej gra się padem. Dlatego też ja do tej gry będę używał pada. Jeśli chcecie zobaczyć sobie, jak wyglądają tutaj dostępne opcje. Niestety języka polskiego nie ma. Ustawienia dźwięku i display rozdzielczości. I chociażby ustawienia grafiki. I rozpoczynamy grę od nowa na średnim poziomie trudności. Jak zobaczycie za chwilkę, grafika w tej grze jest mocno stylizowana na komiksy o Transformersach wydawane w latach 80. w Polsce od roku 91. Insecticons! Plasma energy also detected. It seems our theory may have been correct, Soundwave. But plasma energy is unstable! No Cybertronian has been able to tame it since the Golden Age! Then stand back, Starscream, and watch me tame it as I have tamed you. Oh, one of these days, Megatron. Constructicons! Use the kinetic shields to build me a perimeter. And where will you be, Lord Megatron? We have been given a gift beneath the surface, and I intend to use it. Megatron and his Decepticons are already here. W
I dobrze, początkowe intro za nami, bardzo klimatyczne. I za chwilkę pewnie rozpoczniemy już grę. By the Matrix. On the plus side, I think we finally get to bust some Decepticons. The humans are evacuated and our mission is clear. Save the city and stop Megatron. Autobots, I am all right. We will rendezvous later. No i proszę, początek gry, od razu sterowanie Optimusem Prime, czyli przywódcą Autobotów. Za chwilkę zobaczymy sobie sterowanie. W tym pierwszym gameplayu będą takie po prostu pierwsze wrażenia, pierwsza rozgrywka. Dobrze, mamy sterowanie kamerą. Dość fajnie, chociaż mógłbym sobie troszkę zmniejszyć czułość. Mamy sterowanie postacią. Skok pojedynczy. Skok podwójny z takim podbiciem. O proszę. Mamy parkę. Silniejszy, słabszy cios. Możemy podnieść coś. Upuścić. Rzucić. Ok, mamy przerywnik. Wheeljack, come in. Is this Cybertronian technology? I think so, Optimus. They're creating hurricane force winds like they're trying to sweep the city clear. Whatever their purpose, there is more to the situation than meets the eye. Dobrze, coś tu możemy pozbierać pewnie. O, zobaczcie, możemy też walczyć na przykład autem lub nim komuś przyłożyć. Jeszcze mamy. Wow, taki szybki atak. Możemy się przetransformować. O, model jazdy nie należy do najbardziej zaawansowanych, ale okej. Okay. To nie jest gra wyścigowa, nic takiego przecież. Mamy działko. Ok. No dobra. Zobaczymy, czy będzie jakaś akcja teraz. No i są jacyś przeciwnicy. To sobie powalczymy w końcu. A, to chyba jakieś słabiaki. Nieźle. Może stosować różne kombosy, więc takie fajnie to może być w praktyce. Ale tutaj troszkę się z nimi bawię, ale nie są to zbyt silni przeciwnicy jeszcze. O, mamy ich więcej. Nie dałem za wygraną. Optimus, I got your back. Come on, scrap him. O, sojusznik walczy z nimi. Jeden z naszych. Gotta use
ranged weapons. Keep firing! They'll fall eventually, I think. Okej, pierwsza misja za nami. Mamy podpowiedź, co zbierać tutaj. Dobrze, musimy się przemieścić w tą stronę. Okej. Musimy po prostu naparzać tą barierę. Dobra, jesteśmy. I teraz gdzie? Jakieś power-upy do zbierania. O, proszę, nawet Bumblebee. Proszę, taki manewr jeszcze możemy zrobić, ciekawie. Dobra, Bumblebee zostaje. Lecimy dalej. Stay focused. I think I can get through. Okej, udało się. Dobra, przebiliśmy się. A po drugiej stronie już kolejni przeciwnicy. Jak widzicie, walka się robi coraz bardziej złożona. Możemy używać różnych kombosów powoli.
bo już gra się robi powoli wciągająca. Okej, jeszcze tam są na górze. No dobrze. Kolejny fragment gry za nami. Tak więc na dzisiejszy pierwszy gameplay, pierwsze wrażenia to by było tyle. Naprawdę fajna gra dla fanów Transformersów. Grafika nieprzeciętna, ponieważ taka wręcz komiksowa, bajkowa. Jak to z oryginalnego serialu Transformers. Z lat 90. bodajże, jak dobrze pamiętam, jak z komiksów. Więc po prostu świetnie. W kolejnych odcinkach zobaczymy, co będzie dalej z przygodami Autobotów. W kogo się jeszcze będziemy mogli wcielić, jakich przeciwników napotkamy i czego nasza postać się jeszcze nauczy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, a jeśli chcecie wiedzieć, na jakim sprzęcie grałem, macie wszystko w opisie filmu. Zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Pozdrawiam Was, cześć!